Wiesz, że bronie w Żółwiach Ninja mają ukryte znaczenie? Dawaj, Arturo. Okazuje się, że każdą z broni ich ojciec Sprinter dał im po to, by ich czegoś nauczyć. Mikey dostał Munchako, ponieważ był bardzo nadpobudliwy oraz brakowało mu dyscypliny. A jak wiesz, ta broń wymaga ogromnej precyzji, żeby samemu sobie nie zrobić krzywdy. No, to jest racja. Rafael był tym agresywnym, więc dostał broń, która tak naprawdę jest tylko i wyłącznie defensywna. Leonardo miał katanę, ponieważ jako lider musiał wiedzieć, jak z każdym ruchem wiąże się ogromna odpowiedzialność możliwości zrobienia komuś krzywdy. Donatello natomiast był tym bardzo technicznym żółwiem, więc dostał co? Zwyczajny paty, by nie opierać się tylko na komputerach.